Tego typu urządzenia pracują w elektrociepłowniach. To dzięki nim rozkrusza się węgiel, który później ulega spalaniu. Części takich urządzeń poddawane są ciągłym procesom tarcia i działają na nie ogromne siły, przez co ścierają się i zużywają. Jak pewnie się domyślacie, wymiana takich części na nowe wiąże się z dużymi kosztami. Na szczęście można temu zaradzić dzięki procesowi napawania, którym zajmuje się firma Welding Alloys. Napawanie to proces nakładania metalowej warstwy na metalowe części za pomocą technik spawalniczych. Napawanie wydłuża żywotność urządzeń nawet trzykrotnie, ale od początku. Zobaczmy, jak wygląda ten proces od momentu dostarczenia części do firmy. Po dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu narzędzie poddawane jest badaniom. Musimy zebrać szereg informacji, takich jak m.in. gatunek materiału podstawowego, kształt i wymiary powierzchni napawanej, wagę elementu oraz warunki pracy tego elementu. Istotne jest tu doświadczenie zespołu inżynierów i serwisantów, którzy potrafią ocenić, jakie narzędzia zastosować do regeneracji. Teraz przyszła pora na jeden z ważniejszych etapów procesu. Pierścień, który pracuje w elektrociepłowni i który służy do miażdżenia węgla, przejdzie badanie penetracyjne, którego wynik zadecyduje o jego dalszych losach. Na oczyszczoną powierzchnię nakładany jest penetrant. To substancja, która dokładnie wniknie w ewentualne szczeliny i pęknięcia w materiale. Po 20 minutach penetrant jest ścierany, a na oczyszczoną powierzchnię nakładany jest wywoływacz, który pokaże, w których miejscach znajdują się pęknięcia i jak bardzo są głębokie. To badanie może nam pokazać, czy element nie ma jakichś wad odlewniczych bądź innego rodzaju uszkodzeń, które mogłyby dyskwalifikować ten element do dalszej pracy. Jeśli narzędzie przejdzie pomyślnie badanie, możemy rozpocząć nakładanie napoiny. Do tego celu wykorzystywane są druty proszkowe, wyprodukowane przez Welding Alloys. W zależności od branży przemysłu i warunków, w jakich narzędzie będzie pracować, dobierane jest odpowiednie spoiwo spawalnicze. W ciągu 50 lat funkcjonowania na rynku i w wyniku wieloletnich badań, Welding Alloys opracowało aż 600 rodzajów takich drutów. Po zainstalowaniu spoiwa możemy rozpocząć napawanie. Stopniowo nakładana jest warstwa po warstwie. Operator napawarki za pomocą szablonu sprawdza, jak dużo powierzchni trzeba jeszcze odbudować. Napawanie to długotrwały proces. W przypadku tego pierścienia maszyny będą pracowały non-stop przez 6 dni. Mamy więc trochę czasu. Zobaczmy, co dzieje się na innych stanowiskach. Napawania wymagają także blachy, którymi wyłożone jest wnętrze młyna węglowego. Napawanie blach stosujemy w celu utwardzenia powierzchni przed różnego typu czynnikami ścierającymi. Proces zaczyna się od środka blachy i rozchodzi na boki, aby napięcia równomiernie rozłożyły się na powierzchni. Po nałożeniu pierwszej napoiny operator sprawdza jej wymiary. Wszystko się zgadza, więc maszyna może pracować dalej. Taki ślimak wykorzystywany jest do transportu zrębów drewna w piecach elektrociepłowni. Podczas pracy zużywa się i także wymaga regeneracji. Wiedza i technologie opracowane przez Welding Alloys pozwalają na regenerację nawet takich materiałów, których tradycyjnie się nie napawa. Generalnie możemy napawać wszystkie elementy, które są z metalu i które ulegają zużyciu. Wróćmy do naszego pierścienia. Pojawiła się na nim spora warstwa napoiny. Kiedy napawanie zostanie zakończone, część zregenerowana będzie mogła wrócić do pracy. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.